Oto on, Majowie, wielki ród, który niestety zaginął, zabity przez cywilizację. Oj, takie to rzeczywiście to jest straszna historia. Krótka, ale nieszczęśliwa historia ruchu robotniczego, ruchu bezrobotniczego, ruchu jednostajnego, ruchu drogowego i kiosku ruchu. Zaczęło się wszystko, o mój Boże, a nawet później, od pewnego pięknego internacjonalistycznego święta robotniczego, czyli święta pierwszego Inka, pierwszego Azteka, no może 1 maja. To było tak. Do tych starożytnych plemion majowych przyjechali konkwistadorzy i Pizarro, gdy ujrzał 1 maja, to powiedział: dzisiaj nic nie robimy, wyrżniemy ich jutro. A potem, gdy ujrzał 3 maja, jak ten czas leci, to się zdziwił, że oni już znają takie daty, a kobiety Majów stosują nawet kalendarzyk. Wtedy król Majów, proletariata, zarządził zbiórkę w szeregu, który się ciągnął od 1 do 13 maja, którego ujrzał Pizarro w piątek. W ten pechowy sposób utworzył się pierwszy majowy pochód w historii, od czasu, kiedy Majowie próbowali budować metro na Marsie, gdzie wpuścili się w kanał i przylecieli na Ziemię statkiem kosmicznym typu Mar X. Po drodze jednak ich Marks zboczył z toru i stracili łączność. Żeby nawiązać łączność, proletariata wrzeszczał: łączcie się, łączcie się! I nie zważając na zboczenie Marksa, wylądowali na płaskowyżu, na którym były wyrysowane różne linie, które z daleka wyglądały jak znaki Majów, a po wylądowaniu okazało się, że to prawda, napisana w języku klinowym, którego nikt wtedy jeszcze nie znał. Podówczas Majowie pisali bowiem przy pomocy dymów z ogniska, ale Pizarro wyczuł pismo nosem i na drugi dzień zaczęli klinować. Razem z konkwistadorami klinowali. Od tego czasu klinowanie było już w dobrym tonie, na co się mówiło Clinton. No bo Jelcyn ton nie pasuje. I jak już tak zdrowo przyklinowali, to wtedy wychodziły im hieroglify i ze śmiechu ryli na skałach tak dziwaczne wizerunki, że nie wierzyli własnym oczom, co nazywali chorobą Denikena, która potem została przywleczona do Europy wraz z cholerą, dżumą, chosą i bessą. Dzieci Majów urodzeni na miesiąc przed terminem nazywali się kwietniowie. I Pizarro, gdy ujrzał 1 kwietnia, to pomyślał, że nie da się nabrać i był przekonany, że to maj. W tym błędzie tkwił do 1 czerwca, w którym przypadał dzień kwietnia. Ale brednie. Majowie, jak się okazało, byli nietrudni do odróżnienia, ponieważ większość była bardzo leniwa i można ich było rozpoznać po czapkach, które się nazywały leninówki. To były ich takie hełmy kosmiczne z daszkiem, których nie chciało się im zdejmować. Chyba że padał grad, to wtedy znowu tracili łączność i tak ciągle próbowali się łączyć z tych leninek przez grad. Dzisiaj można powiedzieć Sankt Petersburg. Majowie mieli dużo złota, na który mówili majątek. Dzięki temu często mogli wyjeżdżać na majówki, w czasie których majsterkowali w buszu
lub popadali w biurokrację. To się już nie zgadza. Majątku strzegli wojownicy uzbrojeni we włócznie. Mieli taką jedną włócznię, która się nazywała Majcher. Do dowódcy straży zwracali się per major, chyba że był smutny, to wtedy minor, czyli saper. Majowie byli bardzo muzykalni i lubili śpiewać. Kiedy odbywało się wesele między Inką a Majem, to śpiewali tradycyjną pieśń weselną Kal Inka Maja. Największym pieśniarzem Majów był Michael Jackson. Którego pradziad nazywał się Majchrzak, co jasno wynikało z ich drzewa ginekologicznego. Ulubionym zajęciem Michaela Jacksona było wykradanie ptasich jaj, które lubił mieć w garści. Muzykalni Majowie często po nabożeństwach majowych wspólnie muzykowali, grając na instrumentach dętych i różnych, zwłaszcza na fagotach i obojach. Ale konkwistadorzy skonfiskowali im niemal wszystkie instrumenty, z których tylko jeden udało się Majom ukryć u czarownika. Jednak czarownik, przyparty do muru, wydał instrument, mówiąc: obój to jest nasz ostatni. I to jest koniec pierwszego odcinka tej historii. Za tydzień będzie jeszcze o hodowli zwierząt. Wśród Majów okazuje się, że ulubionym zwierzątkiem Maja była pszczółka, a także o tym, jak Majowie sprzedawali konkwistadorom kota w worku. To znaczy nie kota, tylko pawia, bo u nich był taki zwyczaj, że właśnie nie kota, tylko pawia się sprzedawało w worku, takim worku z zalakowanym lakiem. Jak nie mieli worka, to lakowali pawia. I sprzedali konkwistadorom tego Pawlaka bez worka.